Nie uwierzycie, co wydarzyło się pewnemu mieszkańcowi Łodzi, który pojechał na wakacje do Egiptu na dwa tygodnie, zapłacił za to 12 tysięcy złotych. I co? I nie mógł się wykąpać. Jak to? Dlatego, że woda odpłynęła. Jezus Maria, oglądamy to! A weź, i była plaża, ale tam nie było wody. Co? I woda była za rafą kolorową. Nie, dobra, ale... bo cały odcinek zmieścisz w 30 sekundach plus. Witamy Państwa na sali obrad. Sprawę poprowadzi sędzia Karol Paciorek, pomocnik sędzi Włodek Markowicz. Sędzi? Czy ja jestem jakimś ono? Na wokandę, sprawa urlopu w Egipcie. Sharm el Sheikh, miały być 4 gwiazdki all inclusive, okazało się, że błoto, bajoro, szlam. Tak, no czemu się śmiejesz z ludzkiego nieszczęścia, Włodek? Włodek lubi takie wakacje, w których można sobie poleżeć nad wodą. Przyznaje się do, tak? To nie lubi. No ja nie lubię. Ty lubisz sobie leżeć nad wodą i wygrzewać swoje wnętrzności przez skórę, kiedy fale słoneczne przechodzą. Nie. I myślisz tak, a taka skórka spieczona. Lubisz. Nie. Nie, bo ty chcesz mnie zagonić, chodzi ruki, strzelić w łeb. I wyobraź sobie, że jedziesz do Sharm el Sheikh, mówisz: Karol, jadę na wakacje. Całe oszczędności życia. Ręcznik. Patrz, otwierasz przede mną ten katalog Neckermann. Pokazujesz mi, ja patrzę na te zdjęcia, a tam Jezus, niebo błękitne, Boże. Woda zielona, Boże. Wielbłądy skubią trawę, wiesz, kobiety topless się opalają, wszystko. Przylatujesz, a tam się okazuje, że wody nie ma. Gdzie jest woda? Faktycznie, no, nic dziwnego, bo on z małego świata, bo z Łodzi, poleciał do wielkiego świata, czyli do Egiptu. Pokazuje nawet w materiale wideo zdjęcia, które przeglądał w katalogu. Tak to wygląda na zdjęciach, a potem dla porównania są zdjęcia jego z pobytu już tam, które minimalnie się różnią jednak. Powiedzmy, co powiedział pan Zbigniew Kwaśniewski, miński rzecznik konsumentów, uwaga, gdzie? W Łodzi. A więc to nie jest jakaś popierdółka z Zabździeżerzów. Tak, to jest duże miasto. Zaprezentowane przez klienta zdjęcia sugerują, słowo kluczone, sugerują tylko, że zamiast tego czekało na niego błoto. I teraz ja mam pytanie do Włodka. Zamiast czego czekało na pana błoto? Wysoki sędzio, na wakacje pojechałem... Spodziewając się czego? No pytam, pan się czegoś musiał spodziewać, skoro czekało na pana tego. Spodziewałem się plaży o łagodnym zejściu. Do błękitnej tafli morza. Tak, w biurze podróży powiedziano mi, że będzie łagodne zejście. A to było tak, że zejścia w ogóle nie było, a potem było nagle chlup. Czyli spodziewał się pan tego, a dostał pan błotnistą plażę. Spodziewałem się tego, a dostałem tego. O! Dobrze, a spodziewane zasolenie wód w tamtym rejonie jakie było przez pana? Bo pan widzę wszystko fotografował. Nie, miałem duże oczekiwania wobec wyjazdu. Czy ma pan może dane dotyczące ilości średniej zawartości mocznika w wodzie morskiej? Po co to panu? Bo w akwenach, w których znajduje się więcej dzieci, jest podwyższone stężenie mocznika w wodzie morskiej i to też może być na pana korzyść. Mocznik klarowny, mętny, pH oczywiście neutralny, tak? Tak. Czy raczej zasadowe? Kwaśne strasznie. Kwaśne. Dobrze, czyli jakby pan podsumował pana wyjazd do Sharm el Sheikh all inclusive 4 gwiazdki. Czy to były 4 gwiazdki all inclusive? Nie, nie podobało mi się. Nie podobało się panu, nie podo... W ogóle. Czyli na początku dodać w ogóle, tak? W ogóle się nie podobało, ani trochę jeszcze to podobało. Czyli tak, czyli mamy mocznik, mamy błoto, mamy, że się nie podobało. I że zejście nie było. Zejście. A czy zmierzył pan może kąt nachylenia zejścia wobec osi ziemi? Nie, niestety. Ach, niestety, szkoda. No to by nam zdecydowanie pomogło. Wy sobie myślicie, że my żartujemy sobie z pana Andrzeja. Ja tak nie myślę. Bo pan Andrzej ponoć wydał na tę wycieczkę 12 tysięcy złotych. Za 12... Ja wam powiem, co za 12 tysięcy złotych można kupić. Dwa komputery Apple. Twój kolega Jędrzej pyta cię po wakacjach. No, my byliśmy na Mazurach, no jak co roku. Tak. A ty gdzie? No, Sharm el Sheikh. 4 gwiazdki. Jezus, Rysiek, ileś ty pieniędzy wydał. I taki biedny Andrzej, jak wraca do pracy, to on się przecież nie może przyznać przed kolegami, że on wydał 12 tysięcy ciężko zarobionych złotych, żeby polecieć do błota, bo jakby chciał do błota, to by pojechał do Żgowa. Pewnie, że potaplałby się tam, gdzie robią tą drogę. Pewnie, że tak. Wcześniej Włodek mówił o tym, że iPada można wygrać, więc ja jeszcze wam powiem, jakbyście Włodkowi nie wierzyli, bo wielu ludzi nie ufa Włodkowi. Tak samo jak Radkowi wielu ludzi nie ufa na słowo. Marynarki nie wziąłem dzisiaj. A, to niewiarygodne. To nie jest marynarka. Jak to nie? To jest taka marynarka z wbudowaną bluzą. To jest taka pseudo-marynarka. Bardzo fajna w Robanie kupiłem. 2,8 kg. Trzymajcie się, Włodek wam powie, co macie być. Lekko stronniczy.